Okej, okay, bawimy się tymi jakościami, I guess. Chyba, że będą. Ostatnio mamy takiego fuksa z jakościami, że to jest chore po prostu. Chyba, że będą. Ostatnio mamy takiego fuksa. No kurde, nie no, po prostu ja to jestem jakiś w 240p urodzony z tymi jakościami, kurde, o rany. Nice. Dobra, mamy trochę czasu, to sobie poczekamy. Może wiem, co zrobię w tym czasie. O, yes. Zepsuję na przykład ten... No zepsułem ewidentnie. O, oh, fuck off, are you serious? Przypał. Mogłem się spodziewać, że coś takiego się stanie. Ten setup nie jest najbardziej stabilną rzeczą na świecie. No, it's fine. Cześć, Skidy. Wiecie, że czekam sobie i tak to. O, dobra, nieważne, tego nie było. Nie ma czekania. Dobra, okej, więc to minimizę, to maksimizę i jest gitowa. Mapka jest gotowa. Actually, wykminiłem nowy patent na mapkę. Cześć, Xon. Wykminiłem nowy patent na mapkę. Warstwy porobiłem, także teraz nie będą nachodzić jedna na drugą, nie? Mądry jestem. Cześć, Zuk. Wykminiłem to po długim czasie. Dobra. Jest w sumie przed... Ale to nieznacznie. Możemy już zaczynać w sumie. O mój Boże, gdzie ja byłem ostatnio? Ho, 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 ho. Cześć Sebastian, dobra, słuchajcie, pierwsza rzecz, jaką zrobimy, to jest... Więc to jest tak... Ej, Xon, co ty na to, że byś nie decydował o tym, co będę robił na streamie? Będę wdzięczny. Cześć, Zyzik. Okej. Okej. Mapka jest, a ja nie wiem, gdzie jestem. Właśnie to jest problem. Jest mapka, ale ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja jestem. Zaraz się będziemy orientować do... Czekajcie. Chyba byłem gdzieś tutaj, czy nie? Tak, tu byłem. Dobra, już wiem, gdzie jestem. Cześć, Date. Nie, jakbym chciał coś dirastować teraz, to bym powiedział, że chcę, ale nie chcę teraz niczego dirastować. Ja mam tydzień wolnego teraz jakoś i będę... Będę wtedy myślał, czy ja chcę coś robić, czy nie. Bloody Anonim, witam serdecznie. Cześć Damian, witam. Okej. Okay. Idziemy teraz do Kraida, bo wydaje mi się, że z tym, z Ice Beamem... To jest jakiś pomysł, tak. I mean, już się znalazłem, już wiem, gdzie jesteśmy. Także, it's fine. Ice Beam będzie teraz tak pomocny. Cześć Sylwio. Nie, no dobra, zdaję sobie sprawę, że to było takie, że w sumie czemu by nie pomyśleć nad tym, czy czegoś nie dyrustnąć na PSGSPS.
Ale no, no mówię, nie wiem czy. Are you serious? Why? Why? Kłamiesz mnie, Boże Święty Dzuk. Nie, no jak to nie ma muzyki? No come on. Jak to nie ma muzyki? W bambo mnie walicie, a nie, że nie ma muzyki. Dziwne, u mnie działa. Czekajcie chwilę. No ja mam na wideokapturę dewicę, że wszystko jest git. Nie rozumiem. Może wy se weźcie podgłośnijcie czy coś. Czekaj, gdzie jest mój telefon? Ja jestem teraz live, owszem. Fuck. Ja nie mogę. To jest za duży multitasking. A ja ciebie słychać bardzo dobrze, a muzyki wcale. Czekaj chwilę. Czekajcie. What the fuck? Skąd tamten drugi się tu wziął? Halo? Halo? Cześć Zamureju. No kurwa. Czekajcie. O nie, co za porażka. Już na początek. Nie chcę oglądać Krepo, chcę oglądać Sevalion TV. Sorry, stary. My channel. Pomyślmy, zobaczmy. Nie chcę oglądać Krepo, chcę oglądać Sevalion TV. Sorry, stary. Okej, dobra, dziwne. Co się robiło w takich sytuacjach, kiedy nie działało Wonder? To jest switch off, to jest switch on. To jest urządzenie audio, ale to nie jest to, co ten. W takich sytuacjach zaczynamy śpiewać. Nie! Wyłącz i włącz. Well, I mean... Ale to... Wiem, co zrobię, czekajcie. Aj, aj, aj. Ale dobra, jedno muszę wam przyznać, że jestem wdzięczny za reakcję szybką. Jest pewna jedna osoba, która byłaby bardzo słona, że... że u niej nikt nic nie mówi. Więc dobrze, że u was działa. Dobra, mówcie mi, czy jak jest. O, działa, okej, okay, fantastycznie. dobrze jest, pies GSPS. Czy tak... Nie no, ciszę może jeszcze trochę. Tak może być, tak jest git. Dobrze jest GSPS. Nie, aż tak głośno jest git, dobra. I to był twój błąd, Dzuk. To był twój błąd. Pierwszy i ostatni dzisiaj. Okej. Okay. Fantastycznie. Mam dzisiaj w ogóle... Zauważyłem taką tendencję, moi drodzy. Zauważyłem taką tendencję, jak jestem w pracy u siebie, że... jak mówię do... nie wiem... Jak, do moich współpracowników, do kolegów, koleżanek, tudzież szefa bądź szefowej. Czy on jest zamrożony? Nie mówię, czy on jest zamrożony, to... to mam tendencję do tego, że strasznie obniżam swój ton głosu, że ja po prostu mówię takim, wiecie, basem i takie, o, w ogóle weź, coś tam. No. Więc... o, mniej więcej w ten sposób. Nie wiem, jakie to ma tendencje. Z kolei, jak dzwoni klient... Ale jak dzwoni klient, to ja od razu... Dzień dobry, Michał Śmigowski, Kancelaria Rankowski-Radomska.
Nie, no może nie aż tak, ale rozumiecie, o co chodzi. Zgubiłem się. Jestem tu, dobra, jest tak. Może nie aż tak, ale ogólnie temat ogarniacie, nie? Nie wiem, skąd to wynika, ja to robię podświadomie, zupełnie w ogóle nie mam kontroli nad tym, że to się dzieje, ale to się dzieje. Czy też tak macie? Że po prostu, że za. W zależności od tego, co jak, czy z kim mówicie, z kim rozmawiacie, to czy zmienia się wasz... Boże, zgubiłem się! Gdzie? Gdzie jestem? O nie! Tandy Nicol, Knighta, czyli Ryko. Podobnie on czasem. A teraz w ogóle zauważyłem, że w ogóle na streamie teraz ten mój ton głosu jest taki mniejszy, niższy niż zazwyczaj. Nie wiem, czy to dlatego, że chce mi się spać? Oj, ten 24-godzinny stream to będzie memik, coś czuję. O, to będzie. Oro. Takie, że... Jak ja to pisałem na Discordzie, to na pewno będzie end. Planuję, by the way, planuję... zrobić... Samuraju. Sobota, niedziela. Z soboty na niedzielę. A nie, dobrze, po prostu jestem debilem. Dobrze byłem na mapie, tylko źle zinterpretowałem mapę, którą sam rysuję. Planujecie? Ja planuję. Będą goście... To nie był... Teraz dopiero się skminiają, ziomy, że ja mówiłem na poważnie. Tak. I mamy już nawet termin konkretny. Z soboty na niedzielę. Od 20 do 20, obviously. Dlaczego? Bo od 17 do 19 mamy z Shinjim tego Battle Networka i chcę uszanować to, że Shinji ma 4 godzinki. I jak skończę to, to godzina przerwy i płyniemy. Będą łódeczki. Będą łódeczki i będą inne rzeczy. W zależności od tego, jak się będziemy czuli. Ambity będą uczyć... O, bo będziemy uczyć Zuka Yu-Gi-Oh! Może. O, to też może być. Czy tam... w ogóle szkoła Yu-Gi-Oh! Jerychon, nie mam przy sobie wystrójki, więc nie. Battle Kid może będzie. Tak myślałem, żeby zrobić. O, ten slowdown, o matko. Więc może będzie Battle Kid, może jakiś The Guy. Tak, nie wiem, na szybko. Direct z The Guy'a. Może... No więc powiedziałbym, że zrobimy jakiś direct speedrunów, ale stawiam, że już w niedzielę po 10 będę tak... W takim stanie, że nie będę się nadawał na direct do czegokolwiek. Mnie trzeba będzie direstować prędzej. Amongusa z widzami. Ty może. Na śpiąco to będzie bardzo ciekawy Amongus. Może Melody of Memory, Kingdom Hearts, robienie fajnych rekordzików i tak dalej. No tak różne rzeczy, no. Chciałbym... Myślałem nad tym, żeby Oriego, bo to jest gra na 3 godziny praktycznie. Dobra, Crate jest na tej warstwie. Okej, to mapa jest do wyjebania ogólnie. To będzie od nowa robione wszystko, większość. Chyba, że stwierdzę, że jachrzanie tę mapę. Robienie muzyki, to niezła delirka z tego mogłoby być, ty. Właśnie, co do muzyki, to ten cover Pekory będzie już... Ja go planuję robić dzisiaj po streamie. Więc na jutro już powinien być. Jutro pewnie będę go dokańczał. Jakiś mix i tak dalej. Ale... Będzie robione. Bangier będzie. To bardzo fajnie mi wychodzi. Jest jeszcze zbyt surowe, żebym dał do posłuchania teraz jakoś, ale już wiecie, są podchody. Okej, tu coś jest. O, za daleko poszedłem, no jest fajnie.
Mamy teraz ten Ice Beam, więc możemy podejść, zrobić takie właśnie podejście powoli. No. Możemy sobie tu wejść. Nie chce mi się tego na razie mapować, bo... Uważam, że... Zaryzykuję i powiem, że uważam, że pierwszy Metroid nie jest na tyle skomplikowany. Przynajmniej na razie nie wydaje mi się na tyle skomplikowane to, co tu się dzieje, żebym ja to musiał wszystko mapować. Te mapy są bardzo proste, no. To, co ja robię w tym gimpie. Demko... Co to jest Balana Wonderworld? Prosznika od ex-Segi. Nani? Ja nie, pani Maju. Czy ta muzyka była w jakiejś innej już z NES-a? Nie. Raczej gry z NES-a nie pożyczały swojej muzyki. Chyba, że były w obrębie swojej serii. Chyba jesteśmy w dobrym miejscu, okej. Bo to jest tak zwany climb. Trzeba spaść. Gdzieś tutaj powinien być krajdzik, myślę. Nie wiem, czy konkretnie tu. A się jak ci wiem. Z Metroida, ewidentnie, chłopie. Dobra. Raz strzelić, raz wystarczy i oni się zamrażają. To Ice Beam jest tutaj tak kluczowy, żeby przeżyć. I to mi wygląda na... Boss room. Więc co robimy? Farmimy. Dobra, słuchajcie moi drodzy, opowiedzcie mi coś ciekawego ze swojego życia. Jak wam dzień minął? Jak wam mija tydzień w ogóle? Mi mija całkiem dobrze. W pracy całkiem przyjemnie. Dzisiaj robiłem zgłoszenie, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Kolosa na 5. Fajnie, fajnie. Dawajcie sobie radę z tymi jakimiś zaliczeniami uczelnianymi, szkolnymi. Ja w was wierzę, bo jesteście super, więc dacie radę ze wszystkim. Na luziku. Pamiętajcie, że nawet jeżeli dzisiaj był gorszy dzień, to jutro jest szansa, żeby ten dzień był jeszcze gorszy. Jezu, nie chciałem tego powiedzieć. Przepraszam. Demotywatory. Nie no. Okej, dobra, ja może już nie będę się brał za motywacyjne mowy, bo ewidentnie to nie jest coś, do czego zostałem przeznaczony. O, dobra. Cześć, Bricky. Ty właśnie, dzisiaj czwartek. Zicki penis. Już wyczerpany humor. Znaleźliśmy chłopa, nie? Ja chyba w ogóle w niego nie trafię niczym. No, teraz chyba dopiero pierwszy raz go trafiłem. Ciężko. No właśnie, Kraid jest tutaj bardzo mały w porównaniu do innych jego pojawień się w serii. Taktyki Tate były różne w zależności od tego, kogo zapytasz. Były bombki, były normalne promienie. Na początku chyba były misaile, ale ludzie stwierdzili, że to za wolne. Więc się z tego wycofali. Teraz mamy problem, bo musimy kurde dogrędzić te wszystkie te. Ogólnie na urlopie zamierzam pobrać się za trochę więcej. Trochę więcej fakt, dokładnie. Trochę więcej muzykowania.
Więc będzie cover, który będę miał gotowy już w tym tygodniu i będę miał trochę prawdopodobnie więcej oryginalnej muzyki. Może zostawimy to tak jak teraz. Trochę się cykam. Nop. Dobra, zostawimy to może tak jak jest. O. Ice Beam to jest taki rich, I swear to God. Taki dobry promień. Crowd Control. Jak kiedykolwiek się będziecie zastanawiali, czy kontrola tłumów jest fajna, to zobaczcie na to, co tu się dzieje. Jest kontrola robiona. Well, na speedrunach turbo też jest nielegalne. Przecież nie można używać ten turbo, ludzie maszują. Więc to nie ma znaczenia. Oppenheimer lubi to. Spisywać swoje uniwersum. By uniwersum co masz na myśli, mówiąc swoje uniwersum? Ja się tak z ciekawości pytam. Tutaj nie było tego Krayda. Cześć, Shinji! Jak tam? Jak żyćku? Wyszedł? Okej, okay, I see. Co mi przymiało? W sensie, co mi przymiało? Ja ostatnio zacząłem się brać za totalny revamp jednego mojego fanfikowego uniwersum, które robiłem cholera temu. Dzisiaj Igorashi 300% memów. Czy znowu jadłeś przy Igorashi? Czy nie tym razem? Raz za dużo razy, o jeden raz za dużo. Dzisiaj tak, ostatnio nie. A to dobre. Prześwidrował mnie ziomek. Zastanawiam się, czy nie lepiej będzie... O, nie każulujemy się. Nie ma, nie aż tak. Chciałem zrobić głupotę. Ale się wycofałem, więc... Siema Hitsuru. Moją głupotą byłoby zrobienie, cofnięcie się do poprzedniego tego. Zrobienie state'a przed Krayden i po prostu go wczytywanie, ale to by było takie każulstwo. No nie, no jak już robimy porządnie, no to robimy porządnie, no. Oldschoolowo to oldschoolowo, bez zapisów, bez save state'ów, kurde. Ja się takich, no... Na koniec taki, żeby móc se wrócić, no to wiadomo, że się nada, ale... O. Fuck! O, Nie wiem, czy nastawiam się na pobijanie osobistych rekordów na biegu podczas tak zwanego maratonu jest dobrą taktyką. Bo w biegach może wyjść różne. Różne rzeczy mogą wyjść w trakcie biegu na żywo. Ale może to być sprite legitnego Metroida, nie Samus. Ja pewnie jakbym robił cokolwiek na... Kurde, chciałem zrobić sztuczkę. Jak na GSPS to pewnie najbezpieczniejszym układem byłby Mario z jakimiś bezpiecznymi maratońskimi stracami. Nic szalonego. Może to i Sonic CD. Jakbym miał się z czymś już zgłaszać, ale no mówię, jeżeli już. Nie mówię, że to zrobię. Ma jakiś tytuł Krayd's Lair. Leże Krayda. Jak to się nazywa oficjalnie. Albo Krayd film. No Krayd po prostu. Krayd cokolwiek. Fucker mother.
Och, tak, 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 samuraju, proszę ci. Proszę, jeszcze jeden mądry pomysł i timeoutik. Nie, no nie aż tak. Chyba. Może. Pomyślę. Cieszę się, Xon. Ale ja mam też inne życiowe zobowiązania, które nie są tam speedrunningiem. Takie zobowiązania. Wiesz, ja jestem świadom... Powiem ci tak, jestem świadom tego, że jakbym poszedł z Tirastową, to mi dobrze poszedł bieg na GSPZ. Jakby jestem o tym przekonany i to nie jest kwestia wiary bądź jej braku. To jest bardziej kwestia tego, że a to po prostu, nie wiem, odpoczywam sobie po pracy. Nie wiem, akurat mam taki dzień, że nie wiem, że chcę, że akurat nie chce mi się nic robić ambitnego, no to usiądę sobie, odpalę, nie wiem, Oriego, popróbuję jakiś masochistyczny bieg, odpalę sobie Yu-Gi-Oh! I po muce AI. To tak wyglądają moje dni ostatnio, nie wiem, gram sobie w Dark Souls 3, bo to jest prościutka gierka. No i tak to leci, nie? Ostatnio, nie wiem, jak mam dobre pomysły, no to zrobię sobie jakiś cover, to ten. I ostatnio są osoby, które chcą ode mnie jakby... coverków. W sensie coverków oryginalnej muzyki. O, w ten sposób. I to jest coś, na co powinienem zwrócić uwagę, co powinienem zacząć robić, bo obiecałem, że coś tam zrobię, nie? I powinienem się z tego wywiązać. I to jest jakby trochę mój priorytet. To jest też priorytet na mój przyszły tydzień. Tydzień wolnego. To będzie właśnie bawienie się z muzyką bardziej aniżeli z czymkolwiek innym. Bo chciałbym wygospodarować na to czas. Chciałbym tak, bo grać to gram sobie codziennie, a muzykować za bardzo jakby nie mam czasu i motywacji. W to deśpię. W sensie już chcesz, żebym wrzucił ten w plany odsypianie 24-godzinnego streama. A mi doceniam. I racja jest taka, że będzie to trzeba odespać. O, to jest dobry motyw z tymi bombkami. No, fuck off! Okej. Okay. No, musimy tu trochę posiedzieć, jeżeli chcemy mieć szansę z Kraidem. O, fuck! No, i straciłem cały mój grind. Super. Dobrze jest. Muszę pogrindzić w tym pokoju przed Kraidem, bo to jest jedyny pokój, który się nadaje do tego. Przynajmniej muzyka jest dobra. Zastanawiam się, w ogóle muszę naprawdę bardzo publicznie rozważyć, tak już bardziej lifestyle'owo, żeby wprowadzić jakieś nawyki, które pozwolą mi na zachowanie wysokiego poziomu energii po tym, jak przychodzę z pracy, nie? Że jak mam coś zaplanowanego i przychodzę sobie do domu i zamiast myśleć sobie, że o, ja to walnę się w fotelu i teraz będę tylko gierzył i po prostu już cały dzień na stracenie, to nie, wrócę sobie do domu, wezmę sobie gitarkę, nagram coś, albo nie wiem, wezmę i popiszę sobie coś do fanfika, albo no coś w tym stylu, nie wiem, no, żeby kurde, jakoś tak produktywnie spędzać ten czas. Rozpiszę sobie moją topkę ulubionych gier ever, bo mam w planach zrobić taki materiał. Mówisz o tym... Tak, właśnie widzę, że mówisz o Baten Kaitosie. Więc... To jest kwestia, którą chciałbym rozważyć też, jakby zmiana trochę nawyków, żeby... Jak ja chcę spróbować spędzić dzień wolny. No ja mam ten problem, że... Trudno mi się zmotywować, kiedy... Jakby... W kwestii... robienia rzeczy musi mi się chcieć i muszę jakby mieć taką...
motywację do bycia energię do bycia produktywnym bardziej, żeby po prostu nie zdychać. O. Fuck. Fuck. Okej. Okay. To jest to, co chcę robić obecnie. Shit. Nie no, to jest jakiś żart, to co się teraz dzieje. Wiecie co? Pomysł mam. Get the fuck out of here. Muszę mieć trochę więcej żyćka. Bo on się chyba zgrywa z muzyką w ogóle. On się zgrywa z muzyką, to jest chyba tak, że on się zgrywa z muzyką. Przypomina mi się, że ten generacja piąta w Pokemonach ma jakiś wyjebany w kosmos motyw low health. Czekam na rozpatrzenie mojego ten. W sensie czekam na rozpatrzenie. No, Eurosport napisał, że będą się odzywać do ludzi po 31 stycznia, więc pewnie będę też wtedy czekał na rozpatrzenie mojego zgłoszenia komentatorskiego. No wielkich nadziei sobie nie robię. Zwłaszcza, że no to nagranie nie poszło mi tak, jakbym chciał w sumie. Wydaje mi się, że dobrze zaprezentowałem swój głos. Jakby swoją, jakby zdolność komentowania. Ale merytorycznie popełniłem kilka małych błędów. I to mnie trochę... to jest coś, co... śmieszne. To jest coś, co mnie zmartwiło po mojej próbie. No zobaczymy, jak do tego podejdą jurorzy. Nie wiem, kto tam będzie to sprawdzał. Wątpię, żeby... Kurczę, pewnie ludzie jacyś decyzyjni w Eurosporcie będą to sprawdzić. Wątpię, żeby ten Rudziński z Błachutem wzięli i siedzieli nad tym, nad komentarzem obcych ludzi. Mają lepsze rzeczy do roboty. Na przykład komentowanie skoków, actually. Także fajnie by było, kurczę, tak zawsze jakoś człowiek... Nie chcę teraz żałować niczego, nie? Bo myślę sobie, zacząłem teraz myśleć, że co, jakbym się bardziej przyłożył, ale tak myślę sobie, że człowiek niby z jednej strony, kurde, marzył sobie o tym, że o, kiedyś fajnie byłoby komentować jak ten, jak Szaran skoki, albo jakąś piłkę, albo coś w tym stylu. Z drugiej strony też bez żalu będzie, jak mi się to nie uda, bo mam już ścieżkę kariery taką, która mi zagwarantuje raczej satysfakcję z jej robienia. Najbardziej to chciałbym bezwzględnie po prostu jedna ścieżka kariery, która zawsze po prostu będzie dla mnie, że jeżeli będzie szansa, to rzucę wszystko. To jest muzyczne oczywiście. Jakbym zrobił gdzieś jakoś z powodzeniem pozytywny odzew, by miały moje, powiedzmy, fucking bomby, moje coverki. I mógłbym z tego kroić jakiś tam hajsik, powiedzmy, no to co to jest dla mnie za problem, żeby powiedzieć, nie wiem, te kilka godzin dziennie nad robieniem ścieżek. No. To jest... Metroid jest tyle przykry, że jak... O Boże. Fuck off, gdzieś mi się podwójny przycisk, pocisk wystrzelił. Fuck you game, no. Nie.
Nie ma sensu to, że grinduję. Muszę po prostu iść do tego crate'a. No, problem jest taki, że zobaczcie, jak trzymam guzik, to mi się po prostu strzela, nie? Więc muszę bardzo precyzyjnie naciskać ten buton ASMR padzioszkowe. Ej, moje coverki miały jakiś pozytywny odzew, to mówię, mógłbym się iść robić i trzaskać na tym hajs. To było piękne, boże, to było marzenie po prostu. A teraz z kolei nie mam jakby... Mam zbyt stabilną sytuację życiową, żeby powiedzieć, że rzucam, nie wiem, robotę, że już nie robię w kancelarii i poświęcam się cały czas ten full time robienie coverów. Raz, że ja teraz nie jestem jakiś nośny w internetach. Kiedyś ja mam tyle wyświetleń na coverze z Yu-Gi-Oh! Ja po prostu zastanawiam się, jakim cudem to się stało. Ale trochę mi szkoda, że... Are you serious? No te bomby są do dupy! Boże święty, czemu ja z nich korzystam? I szkoda mi, że nie pociągnąłem tego wzrostu wyświetlalności coverów wtedy, kiedy właśnie miałem Yu-Gi-Oh! Na dosyć dużym... Yu-Gi-Oh! I Soniki też były popularne u mnie. I teraz po prostu nie mogę już przywrócić sobie tych wyświetleń. Zdaję sobie sprawę, że bardzo by moje szanse wzrosły na sukces, gdybym postawił wszystko na jedną kartę, ale pytanie brzmi, czy to jest tego warte? Czy ja sobie... Oh fuck. Okay, jest nic. Mówię, jest na tyle stabilna, fajna sytuacja życiowa, że nie muszę robić ryzykownych ruchów typu stawiam teraz wszystko na covery i tak dalej, nie? Tylko... Och! Chipshot! Drugi chipshot! Nie mogę nic z tym zrobić! Are you fucking serious? Ach! To było tak tanie! Cóż za wspaniała gra z Motrodem z jedynki. To w sumie to jest jedynka. I teraz jakby moim najbardziej rikczową sytuacją perspektywistycznie w życiu to byłoby założyć rodzinę. To jest taki goal ostateczny. Fuck off, are you serious? No ale, jest jak jest, siedzimy, nerdzimy. Fuck. To jest. Ja, moje plany życiowe. Czy jakoś tak, Ideka? Nie, moje plany życiowe, życie. Nie, fajnie mi się w sumie gada, więc nawet mam wyrąbane na to, że gra nie idzie zupełnie. Ale w sumie gadanko jest... No to wszystko jedną siekierą. Dobra, ambitne. Się Vedelgard. Śmieje się w strzałkach. Ha.
Fajny jest ten morfball pod tym względem, że trochę wyhamowuje ci momentum, jak... Jak? Nie zrobi. Stawiam złotówkę przeciwko orzechom, że nie zrobi. Och. Zwłaszcza jak zagapię się na stream, na czat i przez to przegapię skok w tak ważnym momencie. Po prostu... Stąd... Okej, dobra, ja stąd wyskoczyłem. Jest napisane nawet w tytule No Backseating. To nawet nie jest kategoria, ale wdzięczny jestem sobie, że ją tutaj postawiłem, bo już mnie uratowała, jak widać, ten jeden raz. Więc jest git. Zdaje się, czy tu nie będzie jakiegoś etanka albo czegokolwiek, co mi pomoże, bo teraz to już... I'm grasping at straws. O, to jest ładny drop. Dobra, proces likwidacji. O, tu coś jest, tu coś jest. To są misaile. Nie chciałem koniecznie misaili, ale... Fuck off! Fuck off, dobra, nie warto tutaj iść. Czy zdobycie pracy jako marzenie życiowe to jest oznaką zbytniego idealizmu czy braku doświadczenia zawodowego i do czego tak? No confidence! Oh, what a in the fire? Why? Cześć, Bacek. Misailami jest łatwiej rozwalać rzeczy. Okej, dobra. Coś było... Jezu, chciałem wrócić do tego komentarza o idealizmie życiowym. To może być... To zależy od tego, jak postrzegasz pracę. Czy to jest jakiś taki symbol, nie wiem, dorosłości, jakby niezależności. A, ja zrozumiałem, że ten misel zostaje w tym, w ekwipunku, więc to jest trochę stąd w sumie. No jeżeli tak, no to nie ma nic złego w tym, żeby zdobycie pracy było twoim jakimś tam marzeniem czy celem życiowym. Oj, Sylwio, oj, nie, nie, minus jeden. Oj. 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 Stabilizacja życiowa to jest dobre słowo tutaj, w tym kontekście. Wiecie, że od rozwalenia rzeczy misailami będzie mi brakować misaili? Jak? No znowu te dwa pociski, no! Dlaczego? Fuck no! Zamrażę... Ach... Ach... No, imo, na problemy zawsze trzeba się nastawić, że to... Już bardzo, bardzo rzadko, kiedy coś idzie dokładnie tak, jak chcesz, nie? Jakkolwiek jestem zdania, że nie zawsze warto jest mieć jakby takie podejście pesymistyczne do wszystkiego, tak wydaje mi się, że akurat spodziewanie się problemów w takich rzeczach jak praca
to jest oznaka zdrowego realizmu. Dlaczego? Bo jakby nastawiasz się na pracę od 20 któregoś roku życia do tam 65 powiedzmy. Przez te blisko 40 lat no nie ma wuja, żeby coś poszło, żeby wszystko szło po twojej myśli. No to jest po prostu niemożliwe do zrealizowania czasowo. Coś się zawsze spieprzy. Kwestia jest tego, żeby wyciągać wnioski z tego, co się spieprzy. I modlić się, żeby w ogóle mieć przestrzeń do tego, żeby popełniać błędy, bo to jest też istotne. Nie zawsze jest przestrzeń do tego, żeby popełniać błędy i to jest w sumie straszne, że mogą być takie środowiska, w których błędy są nie są wybaczane tak łatwo. Modlić się, żeby... A, to swoją drogą! To znalezienie pracy to jest połowa sukcesu. Mówię, mi się ładnie trafiło z tą pracą, którą mam. Ja się nie łudzę, że miałem farta. To też trzeba trochę mieć. Po coś z tą... No oczywiście, pewnie, że tak, ale... To cię... Moim zdaniem nie przygotuje w pełni jakby... O, fuck, dobra, jest taka dobra sytuacja. Dobra sytuacja życiowa w Metroidzie. To cię jakby i tak nie przygotuje w pełni na wszystkie sytuacje. No to cię przygotuje na typowe sytuacje. O, fuck. I'm so fucked. Może... Żeby tu nie było jakiegoś wylatywania z ekranu. Chociaż tu oczywiście, czy przecik jeden. I'm so fucked up. Sytuacja w ten... To jest ta nietypowa sytuacja w życiu lekarza, kiedy trzeba sobie zwalić. Na pewno, jakby na jakiś staże, no to myślę, że nie ma problemów, żeby gdzieś się zahaczyć na jakiś pół etatu czy coś. No studenci to jest jednak tania siła robocza, bo to nawet nie jest kwestia tego, że sam student z siebie chce upadlać jakoś, czy jakoś tak, nie wiem, brać ciężką robotę za małe pieniądze, tylko dlatego, że rynek pracy tak wygląda. I że w zamian za doświadczenie to w sumie człowiek jest w stanie podjąć się naprawdę ten... Byleby jakieś pieniądze były, żeby móc żyć, już jest git. Mam takie wrażenie. No ja teraz na przykład... Pracuję w podstawce, która mnie jakoś w pełni nie satysfakcjonuje. Jest okej, ale mogłoby być lepiej. Uważam, że powinno być, z uwagi na zawód, który wykonuję. A i tak, i studenci mniej kosztują pracodawcę ten podatkowo. Właśnie podatkowo. ZUS. No i w sumie też podatkowo, bo na podatek to przecież pracodawca odprowadza jako płatnik. Na pewno, jak ja bym miał coś polecić ludziom studiującym, to jest, żeby wyhaczać sobie, kurde, wakacje, jakieś praktyki. Bo ten jeden wpis, że ma się praktyki gdzieś zrobione, to może być taka po prostu pomoc nieoceniona. Że możesz sobie wpisać do CV, że robiłeś coś gdzieś, to już jest taki plus. Więc warto jest dać sobie taką szansę na head start po studiach. To po prostu w trakcie studiów szukać jakiejś okazji na praktykę, na staż. Nawet, nie wiem, jak w wakacje jakieś, nie wiem, 2 miesiące pracy bezpłatnej, powiedzmy, czy tam czegoś w tym stylu. No to już, no ja tak miałem na przykład. No robiłem praktyki w kancelarii bezpłatnie i w sądzie też bezpłatnie. Ale no, wydaje mi się, że dzięki temu mam teraz pracę, nie? Że gdyby nie to, to bym nie miał teraz roboty po prostu.
polskim szkołom. Nie rozumiem. Jakby wyjaśnij proszę problem. Okej. Okay. I see. A wyszłem. Nie czuję się gotowy jeszcze. No confidence. Ewidentnie mogę. Co ma pan do zaoferowania? Ikam bokam! Ikam bokam! Dziękuję. Wydaje mi się, że można było zamrozić niektóre pociski Krayta, tylko zastanawiam się, które. Ewidentnie nie te, które lecą po łuku. Bo próbowałem i przychodziłem obok tam. Zaraz zrobimy podejście drugie. Dzięki. Że... O, okej, jeden zamroziłem. Ale tylko jeden. Fuck! O! To jest i tak! O nie! O! Shit! Nie! Nie! To jest sala w opieczy! Fuck off! Fuck off! Nie! Nie dostanę się stąd! Fuck! Wiecie, jeden pocisk na pewno można zamrozić. Moczelnie wymaga wyrobienia. Jest, czekajcie chwilę. Nie ma żadnego jedzenia. Ale mam kolunię. Kolunia będzie substytutem jedzenia. Jak szukałem praktyk w szkole języka w okolicy, to mnie odrzuciły przez telefon, bo moja specjalizacja tonastyka nie jest pokrywana w ich szkołach. Koniec końców będę musiał zadzwonić do miejsc w Gdańsku, bo w Tczewie nic. Słabo. Trochę. Ja kiedyś zostałem... wydymany przez jednego... z mecenasów szanownych płockich. Miałem robić na... Po trzecim roku miałem robić praktyki u gościa. Tam mama mi przez znajomość załatwiła jednego. Jednego, żeby mnie przyjął i tak dalej, nie? Ja mogłem już opowiadać tę historię. Prawdopodobnie opowiadałem ją kilka razy, ale powiem jeszcze raz dla ścisłości. No i... Notabene to były te wakacje, gdzie zjerałem sobie plecy na wędkach. ale to taki szczegół. O, myślałem, że nie doskoczę. Więc... dzwoniłem, pamiętam, że po sesji miałem... Znowu ten podwójny pocisk, Boże Święty. To boli. To bardzo boli. I załatwi... tam... Pamiętam, że byłem trochę taki przejęty, ale zadzwoniłem do gościa. Cześć, Rychon, trzymaj się. Zadzwoniłem do gościa. Mama mi dała kontakt. Tam mówię co i jak. No i gość mówi, że spoko, no to dogadamy tam, nie wiem, proszę o telefon za 2 tygodnie, no. Yy,
Tak, dwa tygodnie później byłem akurat w Płocku, byłem na rybkach, na wędkowaniu. Dzwonię do gościa. No on teraz jest na gdzieś tam, zajęty jest za tydzień, proszę zadzwonić. Fuck. Dzwonię do niego za tak zwany tydzień i on mi... To był koniec czerwca, początek lipca. Dzwonię do niego za tydzień. On mówi, że on jest na urlopie, we wrześniu może mnie przyjąć. Ajajaj. No i niestety było już trochę za późno, żeby się zgłosić do innego popularnego kierunku na praktyki studenckie prawnicze w Płocku, czyli do tak zwanego PERN-u. No jak tam złożyłem podanie, no to też mieli już terminy na wrzesień pozajmowane, to dlatego, że spóźniłem się po prostu ze złożeniem wniosku o praktyki, bo no by mnie przyjęli, gdyby nie to, że no załatwiałem praktyki u jakiegoś ziomka, który mnie zlał. To no cóż. Rok później bardzo miła pani mecenas mi przyjęła i bardzo miło wspominam czas praktyk. Zresztą w sądzie miałem to samo. Trochę takie prestiż up, bo robiłem praktyki w okręgowym, nie w jakimś rejonowym. W wydziale karnym. Ajajaj, byłem na takich fajnych sprawach w płockim wydziale karnym. Sprawy kurde gangów narkotykowych. Jakieś tam tego typu rzeczy. Fajne, fajne. Byłem też na jakichś sprawach rodzinnych, ale absolutnie po prostu nie lubię materii. Nie lubię robić spraw rodzinnych, bo one są takie... No to jest czuła kwestia, nie? Bardzo nie lubię patrzeć na sceny, gdzie po prostu widzisz na własne oczy i słyszysz, jak rozwala się pożycie. Bo to jest po prostu bardzo przykre w kontekście tego, co jest moimi wartościami takimi głównymi, przewodnimi, życiowymi. I to jest bardzo po prostu przykre, kiedy to jest plugawione na twoich oczach, trochę tak powiem, o, w ten sposób. Deptane. Więc bardzo nie lubię takich spraw, no ale trzeba też się za takie brać, no. Jak musiałem pisać pozew rozwodowy, no to napisałem, nie? Jak musiałem przesłuchać jakieś nagrania ze sprawy rozwodowej, no to przesłuchałem, taką mam robotę. Nie mogę powiedzieć, że nie przesłucham, bo klauzula sumienia. Takie jest życie, no po prostu. Bardzo przykro jest ten widzieć, że dla mnie osobiście przykro jest, że ludzie boją się angażować w jakieś takie osobiste, wiążące zobowiązania typu małżeństwo na przykład. W sensie jakby rozumiem też trochę argumenty typu, że ludzie może nie ufają do końca, że jest za krótki czas na, nie wiem, poznanie się, a z drugiej strony jakoś tak znak, że mało jest wiary w ludziach. Mało jest jakiejś takiej... Za dużo jest chłodnej kalkulacji. Nie mówię, że ona jest zła i niewskazana, ale po prostu, że... No... Ja jestem z tego obozu, gdzie w sprawach tego typu, jakichś takich emocjonalno-uczuciowo właśnie... tego typu rzeczach, to jest bardziej jednak serce niż rozum. No i widzicie, jak skończyłem, gram w gierki. No ale... No ja już taki jestem, takie mam podejście do życia. Jakieś takie... Zdaję sobie sprawę, że w pewnych kwestiach jest to podejście mocno wyidealizowane, ale... Warto się trzymać jakichś swoich, bo ja wiem, zasad, wartości, no. No,
Tate, właśnie jestem świadom, że jest grind, dlatego staram się rozmaicić. Mam okazję, żeby trochę pogadać, to sobie pogadam. Jak będziemy robić 24-godzinny, to szykujcie się na poważne rozkminy w nocy. Bo to jest najlepsza pora na to, żeby rozkminiać, więc... Będzie ten... Pokój zwierzeń z wersji. Wiem już sobie Funny Story, który... Jaki? Zukpe... Ojojoj. Chłopie, ty się zastanów. Co robisz ze swoim życiem? A to, że ci powiedzieli, że Gunvolta przyjęli, to wiem, bo mówiłeś o tym. Fuck. Fuck! O, I'm dead. To jest tak chamsko położone, I swear to God. Dlaczego Morph Ball mi nie działa? Are you serious? Morph Ball Bomb. Biu, 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 biu. Pokój z jakimi wierzeniami? Fuck off! To był dobry żart, no. To był dobry żart. Jeszcze lepszym żartem jest moje walczenie z Kraidem. No coś nie idzie, no. Ale gadka jest fajna, więc w sumie przyjmę to. Sobota od 20. Do niedzieli do 20. Variety Games będzie. No nie będzie tylko gry piratów, bo bym chyba ocipiał 24 godziny, jakbym miał grać w piraty. Nie ukrywam, że będzie pewnie grane długo, ale no nie... Nie, ten... Nie... Tak, jutro jest wolny termin. Ja jutro nie streamuję. Ja już nie umiem skakać w ogóle. Dzieci! Gdzieś coś mi... Nie, to... Co... Koronę odwala ze swoimi endurance streamami, to jest... To jest... Po pierwsze trochę mem, po drugie kto wie, czy trochę nieszkodliwe dla zdrowia, po trzecie coś, co totalnie bym robił, gdybym był full-time streamerem. Najbardziej quality, jeden z najbardziej quality streamów youtuberskich to była Mori Calliope z Hololive EM, która... Przez godzinę włączyła streama i mówiła: Atlus, proszę pozwól mi streamować Personę 3. To był dosłownie cały stream. Atlus chyba nie dał jej do dzisiaj streamować Personę 3. Przykre. Zjadłem sobie, Boże. Zjadłem sobie jakiegoś burgerka czy jakąś pizzę, nie? Zwłaszcza, że jestem głodny trochę. Ale zachowuję sobie miejsce na fast foody na 24-godzinniaka. Oj. Bo wtedy się przyda. Szybkie jedzenie.
tak to się żyje. Sztuczki daję, nie umiem zrobić. Nie mogę skoczyć tutaj. Ale też nie jest mi potrzebna, co? To jest w ogóle bardzo przykre, że w tym w Hololive'ie... No, ja wiem, że to jest ten... Skąd on się tu pojawił? What? Jego tu nie było wcześniej. Czekaj, co? Czy ja znowu zostałem trafiony podczas przejścia? Are you serious? Are you fucking serious? I can't. Ta gra mnie wykończy. Nie wiem, jestem noobem i nie lubię zbytniej głosu, więc jak już oglądam Holomolot albo gry Mine, albo inne. O Boże, streamy inne są najlepsze. To jest taka chilluwa totalna. Nie no, Sylwia, ja rozumiem, że ty przychodzisz dla gry, a nie dla tego, dla komentującego. Rozumiem, okej. Okay. Dobra. Ja już to sobie zapamiętam. No ja wiem, że ty żartowałaś, jak mówiłaś, że przychodzisz tu dla grającego. Ja wiem, ja już teraz wszystko wiem. Z drugiej strony nie wiem, czy sam bym nie wyszedł, jakbym widział coś takiego. Okej, dobrze. Rozumiem, Sylwia. Niech ci będzie. Ja się z czasem przekonałem do wszystkich tych angielskich Hololiverek. Chociaż z Kiarą miałem najciężej, żeby się przebić. Jakoś tak nie podchodzi mi zupełnie jej styl na początku. Ina spoko, Góra spoko. Kali też mi trochę zajęło, ale też ostatecznie spoko, bo jest strasznym memiarzem. Amelia też spoko, bo jest gremlinem. A z Kiarą było mi ciężko. Jakoś tak, nie wiem, wydawała mi się bardzo bez stylu, ale znalazła jakoś taki swój styl, który odpowiada. I w sumie całkiem dobrze się to ogląda. Ona robi dobre kolaby i dużo kolabów, to jest fajne. Kiedy dołączy do Hololive? No właśnie, to jest to, co chciałem powiedzieć, zanim zrobiłem całą w ogóle oddzielną dygresję. Ale jest taki oddział. A no tak, bo są jeszcze te Hololive ID. Zapomniałem, że Indonezja jest jeszcze. I tam też są te angielskojęzyczne często streamy. Jak. By the way, słuchajcie, tam napiszcie po prostu na czcie, nie będę robił Strawpola, czy to się napisze na czcie tak, albo nie. Czy jak dotrzemy do Kraida, to po wygrindowaniu HP mam zrobić sobie tego state'a? Powiedzcie. Bo mi jest to totalnie obojętne. Jestem. Dobra, jest niemalże uniwersalny ten... Niemal uniwersalny konsensus, jak na razie. Zyzik, jak chcesz, no dobra. Będzie stajcik robiony w takim razie, bo siedzimy tutaj od cholery. Myślę, że jak ja bym był dzieciokiem, który by grał w taką grę, to ja bym już pada odłożył dawno. Ale jest fajnie. Jest taka gałąź Hololive,
które się nazywa Holostars i to są męscy youtuberzy, męscy streamerzy, męskie idole, gwiazdy, nie? Tylko że oni mają jedynie ułamek popularności tego, co mają dziewczyny z Hololive'u, niestety. To raz i tam jest chyba tylko jedna grupa, kiedy sam japoński Hololive to jest 5 grup różnych. Hololive ID to 2 grupy i Hololive IN to jest jedna grupa, czyli łącznie 8 na jedną męską. Która ma naprawdę małą popularność w porównaniu do dziewczyn. Dwie albo trzy? A dobra, to I'm misinformed. Właśnie wydawało mi się, że jedną, przez to jak oni są mało popularni. Seriously. Co mnie trafiło? Potrzebuję hapeków. Okej, potrzebuję spierdzielać. Pro. No chyba do 100 dobił ktoś. Ostatni nawet, jakoś nie pamiętam. Więc... What the fuck? Więc... Nie, wiecie co? Skoro już i tak mówimy sobie, że save state'y są okej. To ja pozwolę sobie zrobić coś. Bardziej rozsądnego niż to, co robię przez ten cały czas. I wrócę do sytuacji, gdzie mam pełne tanki. A mi... Powiem tak, ja nie żałuję, bo przez tę godzinkę mi się bardzo fajnie gadało, więc... Jakby mam wyrąbane, że nie było postępu. No ale teraz już faktycznie można by coś tam pograć. Kończą mi się tam... Ksąd coś tam wcześniej pisał, że Monka jest niewykluczeniem możliwości zostania VTuberem. I mean, dude... Grałbym w gierki, zarabiałbym za to hajs. Taki pewnie godziwy. Co? Jakby... Why not? Nie mówię, że teraz miałbym zostać, bo ja nie chcę się poddawać modzie, z tym by się musiały wiązać konkretne korzyści finansowe. No bo tak to hobbystycznie, to Boże Święty, no to ja nie zamierzam robić tego, co robią na przykład niektórzy youtuberzy czy streamerzy, którzy normalnie streamują na żywo pod swoją osobą. Nie, robiłbym to i dla pasji, i dla pieniędzy. Proste! To jest stonks, najlepsza sytuacja. Niektórzy youtuberzy czy streamerzy, którzy normalnie streamują na żywo i robią sobie takie ten VTubowe awatary. No się no mogą, no nie broni, ale to trochę jakby zaprzeczenie idei wcielania się w inną postać. Udodż. Czyli jeśli dobrze rozumiem, jak masz streamować z awatarem dla samej pasy, to już to robisz bez awatara, bo na jedno wyjdzie? Tak. Tak? Chyba? Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pytanie. Jak mam streamować dla samej pasji, to nie jest mi potrzebny awatar do tego. A jak jeszcze do tego mają się dołożyć pieniądze, to mogę robić cokolwiek. Mogę z awatarem, mogę bez. Jeśli to nie musi koniecznie być VTuber? Ale jakby się z tym wiązały konkretne korzyści finansowe, to mógłby być VTuber. Chociaż w sumie zastanawia mnie taka sytuacja, czy te wszystkie osoby odgrywające postać czasami nie... Okej, dobra. Czy to jest growa prostytucja w tym momencie?
granie w LoL'a za hajs. W sumie to też, jakbym miał grać w LoL'a, to chyba tylko za pieniądze już. Cześć, Marcin. Ty, przecież... Właśnie, to macie i tanków, przecież może można by teraz tego złapać. Popatrz. Haha, ale fajna. No bo... Stwierdziłem, że dam sobie radę bez mapy. Że ta... Że Metroid jest na tyle prosty do zmapowania, że... Yes! Że mapa nie jest mi potrzebna. Mamy ten dodatkowy tank. Czekaj. Am I an idiot? Chyba nie. Jest okej, ale... A wiecie, ile teraz grindowania będzie, żeby wszystkie mieć z powrotem? Dobra. Okej, jesteśmy tu. Długo nam to nie zajęło. Jakoś bardzo. Jeszcze i tanka po drodze zgarnęliśmy. Co tam, Zuk? Kurwa. A, Marcin. Nie wiem, czy byłeś, jak to mówiłem. Pewnie ci nie było, ale... potwierdzałem, że może być bad kit na 24-godzinnym streamie. Czemu znowu tu jesteśmy, Sylwio? Bo zapytałem się ludzi, czy chcemy robić save state'y. I powiedzieli mi wszyscy, że okej, róbmy save state'y. Stwierdziłem, że skoro już tak się bawimy... To... Równie dobrze mogę wrócić do momentu, gdzie ja miałem wszystkie etanki i po prostu stamtąd się dobić do Krayda, nie? I już po prostu zamiast grindować na miejscu... Zresztą... Grindować na miejscu... Ja w ogóle nie docierałem na miejsce, to jest jedna rzecz. Więc zamiast umierać, próbując docierać na miejsce, to po prostu... Pójdźmy tam już z takim stanem posiadania dobrym. Tyle. Nie wiem, Marcin, jak to będzie, no. Nie wiem, no chciałbym przejść, ale to nie jest jakiś mój, wiesz, wielki priorytet teraz. I miał powiedzieć o priorytetach, to priorytetem jest teraz zgarnięcie Ori 2 i przejście tego. Tylko musiałbym chyba na przecenie to zrobić, jak już... Nową wersję. Jest jakaś nowa wersja? What do you mean? Odświeżony na Famicoma. I co on daje? Bra. Wiem, że za. To, że stąd się nie da wydostać, to taki bullshit. A, więc to się da zamrozić jednak. Okej, dobra, to jest plan. Żeby to gówno pozamrażać. Tylko najpierw musiałem trafić. Jeden trafiony. No ale... Och! To jest taki ból. No i teraz nie wyskoczę. No to jest... Bez sensu. To trzeba po prostu stanąć, jak jest...
Okej, czyli nie starczy mi ataków na ten, na takie taktyki. I see. Zdawałem mu jakieś obrażenia, do. Dobra. Jest! Dobrze! Pokonany Krejcik, ładnie. To teraz tutaj zrobimy save state. Bo ja sobie nie ufam. Okej, teraz... Druga rzecz, to jak my stąd dostajemy tego itanka? Jak to zrobić? No zobaczcie, stąd się legitnie nie da wyskoczyć. Więc jak ja mam zgarnąć tego itanka? To się da w ogóle? Wyfor musiałeś wykorzystać... Pewnie tak! Goddammit. No już trudno, no. Ty czekaj, nie! Oh, what?! Draco Malfoy, pragnę cię, kurwa, mać. Chodź tu, kurwy, synie jebany. Ach, nie mogę, no. Nie chcę tipa, nie dziękuję. Nie dzięki. Ty pura suko aran. Tempa knido. Jestem głodny. Dlaczego jestem głodny? Ja mam dzisiaj obiad normalnie jak człowiek. Zaraz sobie pójdę po montę, bo nie mogę, nie wytrzymię zaraz. Myślę, że gra mi jeszcze robi... By the way, mam 79 misaili, tak jakby ktoś nie zauważył, po krejdzie dostaje się ten bonusa. Fuck off. Dobra, nie, chuj. Chcę tipa, dajcie mi tipa, proszę. Błagam, to już nie wytrzymam. I mi proszę niczym powie tip, wyjdź stąd. Z tych broszków koło drzwi w ten sposób zgarnąć. Okej. Okay. What? Jaki sposób? To jest rzekowy.
Infocrade. Wiesz, Shinji, problem jest z tym, że ja muszę to zrobić w takiej bardzo szybkiej sekwencji, jeżeli bym chciał. Fuck it, idę po jedzenie. Zaraz wracam. A nie zdążysz odblokować Ethanka, wyjść, zmienić się w morfa na górze i spaść. Właśnie to jest trudne, bo nie wiem, czy widzisz, jak różna jest wysokość mojego skoku w tym gównie. Bo jakbym mógł to zrobić, to już bym dawno to zrobił, no. Ale nie mogę! Tego i tanka, no kurde, no on jest za darmo praktycznie. Ale... Żeby spaść, to ja bym musiał najpierw odblokować i tanka. I stamtąd wyjść, a ja się nie mogę zmieniać w pierwszym metroidzie w powietrzu. To jeszcze zaznaczę. Dzięki, Tate. Chyba widzę już, jak mogę stąd łatwiej wyskakiwać, no? Jest! Jest! Got him! Trzeba trochę rozpędu po prostu nabrać. O Boże, teraz błagam, wyskocz stąd. Samus, to kurwa. Samus! Samus! No zrobiłem to przed chwilą, are you fucking serious? Okej, dobra, zapis. Chciałbyś, widzicie? Monte i już mi się udało od razu. Worf. Dobra, teraz musimy wrócić. A powrót jest też ciekawy. Słuchajcie. O, to jest pierwszy chip shot, dobrze. Zaczyna się całkiem nieźle. No to naj. Budzi jeden i tank pewnie w całości. Jak nie dwa. Nic fajnie, nic fajnie, nic fajnie. Łatwiej jest wygranitować 2 niż 6. Sorki, że tak na wizji. No ale... Nie chce mi się robić przerwy na jedzenie. No okej, i teraz jak chcemy wrócić tu legitnie, to... Musimy się wspiąć. Trzeba zlikwidować najpierw te... O! Od dołu. I w ten sposób, nie? Wtedy jak się będą pojawiały, to one się będą... O! Właśnie tak pojawiały równomiernie. W miarę... O! Problemy. F
Fuck off! Jakim cudem? Jakim cudem? Czemu to gówno mnie wyrzuca? Just serious. What a game. Boże, pierwszy metro i to jest taki syf. Chcesz? Masz, poczęstuj się. Proszę. Mam jeszcze jedno. Na przykład Dark Souls 1. Niepokoi mnie. Dobra. Z tej strony to mi może wyrzucać. Jak fajny wydat. Fuck off! Powiedziałem. Marcin teraz przedstawia mój mood. Dobra. Przerwa. Jak daleko jeszcze? Że zacząłem. Zapisz. Oj, nie. Za dużo zapisywania na jeden dzień, słuchajcie. Ja już się czuję i tak splugawiony. Okej, good. Zobaczcie, zrobimy to na spokojnie. Jak każdy grający w Metroida w pięknych latach. O nie. No ale to wtedy używaliśmy, a teraz już nie używamy. To było, a teraz już nie ma. Dobrze nam idzie, jest dobre tempo. Utrzymać. Okay. Już widzę, że jesteśmy blisko w miarę. Fuck off. To jeszcze nie te drzwi, by the way, chyba. To są te drzwi z tym. Z... jest! Z missile upgrade'em. Teraz tylko nie zderpić tutaj. Najbezpieczniejszą drogą trzeba. Najbezpieczniejszą. Czyli tu. To nie jest najbezpieczniejsza droga, fuck off. O, trzeba zrobić ten skok. Okej. Nie no, Sylwia, o czym ty mówisz? Jakie zapisy, o czym ty mówisz? Już nie mam w ogóle tych hitanków prawie, które zgarnąłem. Dlatego dobrze, że je zgarnąłem. Wychowałem w Super Metroidzie, nie znają. What do you want me to do here? What the fuck do you want me to do here? Game. A wiem, co game chce, żebym to zrobił. Fuck off. Czy mogę tutaj... Nie, coś nic nie dzieje. Mhm. I teraz tego... Ziombala. Ha. Moja mapa się ze mnie śmieje po prostu teraz. Wilk jump? Jojo! Okej, i tędy się można wydostać łatwo. Confidence! Have confidence! No confidence. ...68 tych... ...misaili. 69 zaraz. Szykujcie zegarki, czy tam coś, zdjęcia róbcie zaraz. Bob,
Bip. Bob. Bip. Bip. Bob. Bip. Kurczę, przez ten cały czas robiliśmy tylko krejdę, trochę żal. No ale dobra, teraz actually. Dajcie mi mapkę, bo potrzebuję. To, co już sobie zrobiłem, jest bardzo fajną bazą, jeżeli chodzi o mapę, w sensie taką bazą danych. On się czasami trochę rozjeżdża. Niestety, nie mam na to wpływu. Może jakbym kupił sobie lepszą capture kartę, to by się nie rozjeżdżał, ale jest jak jest. Jak to potrzebujesz? No potrzebuję! Mamo! A z czymś to, albo tobie też rozjeżdża, czy co? Bo pamiętam, że coś mi pisałeś, ale rzeczywiście wiem co. Pamięć u tej rybki jest certyfak. Trzeszczy. A! Dobra, to już pamiętam, już wiem. Już wiem. W istocie pisałeś mi o tym. Dobra. Norfer jest. A! Tu! Dobra. Okej. Okay. Norf. Może. Jak coś trzeszczy, to pewnie wina kabla najczęściej, no. I before wina... Nie no, nieważne. Nie dokończę. Nie dokończę tego, co chciałem powiedzieć. O, wina sąsiada, dokładnie o to chodzi. Nic nie chciałem powiedzieć. Absolutnie. A czy wy kupiliście już akcję GameStopu? Teraz to już chyba poleciały chyba na łeb na szyję, co? Tak, czytałem, że... Trochę mem z tymi akcjami w sumie. Tak, to u Pekory był brainwashing film. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Na parę minut skoczyły z powrotem do 450 dolców. Jezu, to jest taki mem z tym GameStopem, I swear to God. Ale są ludzie, którzy się na tym obłowili, nie? Tak jak ty mi się mówiłeś, tym facecie, który zrobił 50 milionów. You mean pozwów przeciwko firmom maklerskim? Czy firm maklerskich przeciwko tam komuś? No tak, za wyłączenie. No, słusznie. Ja właśnie. Jedną rzecz, którą kojarzę z tego całego ambarasu giełdowego, to jest to, że ludzie pisali, że wielcy gracze, jak im dobrze idzie po ich myśli, no to spoko, ale jak przegrywają, to trzeba wyłączyć po prostu wszystko. Nie, stop the count. Więc moim zdaniem fajnie, że będą pozwy, bo trzeba ten ukrócić trochę nosa. No, come on! Wolny rynek podobno. Tak. To kojarzę, że ten Robin Hood. Dobra. I może odpalę sobie Norf. Idziemy sobie w lewo może teraz. Chociaż to nie tak, że w lewo nic nie było?
Ale w prawo też nic nie było, do. To można zamrozić? Nie. Fajnie by było, co nie? Nie, ale combo Ice Beam Missile jest tak stonksowe, że lepsze niż akcje GameStopu. 86, więc to odnawianie energii fajnie idzie nawet. Okej. Okay. Ice Beam, żeby się tu nie martwić. Ach, te 8-bitowe eksplozje. Miód na uszy, uwielbiam po prostu. Hopla. Hopla. Au. Okej, okay, nie wiem jakim cudem stanąłem idealnie w miejscu, w którym nie otrzymywałem obrażeń. Ej, wiecie co to jest? Wiecie co to... A, tu nic nie ma, dobra. Wiecie co tu jest? Tu nic nie ma. I lied. Elfen lied. Wiecie, że Elfen kłamał? Nie wiem dlaczego. Upsi. Proszę, nie znowu, nie. I don't want to suffer, no. Don't want to be in pain anymore. Po co tu jest takie ten fikuśne? Ha? Nic nie ma. Ale tu nic nie ma też? Serious? Nic? Po co jest ten pokój? Ale tu był pewnie upgrade, który zebrałem i nie naniosłem go chyba na mapę po prostu, że tu było coś. Przypał. Potrzebuję health pick-upów teraz. Ja doceniam tylko bardziej, wiesz co ja... A, no to jest ten pokój, co tu był. Ja doceniam bardziej Zero Mission. O. Dobra, jego zamrozimy. Okej, git. Nie chcę się znowu bawić z tymi platformami, po prostu przysięgam. Przysięgam. O, błąd został wypełniony. Fuck. Trochę tak. No ale dalej jest ten, dalej jest w porządku. Tak jak na przykład bardzo lubię Fusiona, mimo tego, że ma liniową strukturę. Ale to jest naprawdę dobrze zrobiona liniowa gierka, moim zdaniem. Ja tak uważam. Fusion jest bardzo fajny. Te kamienie są... Kant tyłka potłuc. Okej. Okay. Także wracamy tutaj, bogatsi o minus 200 około punktów energii. Thank you.
Ups. No i misaile też powolutku się kurczą. Chociaż jest ich na tyle dużo, że to raczej nie powinno być problemu, żeby one tam dotrwały do jakiegoś punktu. Ups. Łatwo wycelowane. Może nie będę tak z tymi misailami przesadzał, bo w końcu zabraknie i co wtedy będzie? A ten zwykły beam też zadaje obrażenie jakieś tam? Mapa. Tutaj był jakiś taki segment, którego się nie dało ten Teges, więc... Stawiam, że tutaj można będzie iść. Czy iść się da? Nie da się. It's fine. I accept this outcome. Bonbymbki. Jej. Fuck off. Jej. Okej, okay. Ojej. Dobra. Ice Beam. Seriously. Jezu, jak mnie wkurza ten Ice Beam czasami. Z tymi strzałami, no. Tak trzeba delikatnie po prostu, no. Tykać tego pada, jakbyś tykał siostrę. Fuck. Okej, okay, zamrożone. Odmrożone. O nie. Nie! King Sirius! Dajcie mi żyć! Okej. Okay. On jeszcze tam był, to widmo jeszcze tam było, skurwysyna. I ja nawet zamroziłem. What the fuck is going on? Monka S! Kurczę, nesowe kasyki to jest jednak ten, to jest jednak magnes. Albo po prostu ludziom się spodobały moje rozkminki życiowe. Na pewno chodzi o to drugie, prawda? Okej, dobra, kminie, dlaczego tutaj był ten? I tank, plus. No, nie jest to i tank. Niestety. O! Dwa? I co, nic więcej nie ma, prawda? O. A. Ne? What? Oj, nie wiem, bo jest ten, bo po prostu tak zgrywarka mi mój graber mi psoci, no nie poradzę nic na to. W sensie ten, po prostu już wyjaśniałem wcześniej, że jest coś takiego i niestety, no nic z tym nie zrobię. Było grać na emulatorze, I guess, nielegalnie. Czekam, aż się podmraża. Tu się odbudowuje. Fiteka? Fuck off, mam cię, knoju.
jest to obca planeta, może wiesz, tutaj są złożone wnętrza z organizmów żywych. Cholera wie. Creepypasty z Metroida o tym, jak to lokalni po prostu, nie wiem, budowniczy zostali zamknięci raz na zawsze tutaj właśnie, gdzieś ten. Are you serious? O nie. Problemy! Problemy! Och, przecież się zmieniłem w kulkę. Okej, fuck this. Nie mam pojęcia, gdzie iść. Chyba wiem, można jeszcze iść tu w górę i... Tutaj właśnie. W tym miejscu. No, to jest creepy, nie powiem. To są drzwiczki. To coś jest. Droga dalsza. O nie. O tak. Miałem dobre przeczucia. Dobre, złe przeczucia miałem. I tank? Nie, coś mi gównem pluje na mnie. O Boże, ja tu chyba ginę. No też nie. To wygląda podejrzanie, te drzwi. O. To jest wave beam. Ja nie wiem, czy ja to chcę. Wiecie co? Żeby nie było. Jakbym nie miał state'ów, to bym pewnie nie brał. Nie. Co ja zrobię? Co ja zgar... What? Co ja zgarnął? Ha? To był wave beam? To nie był... Co ja zgarnąłem? Czy to był ice beam po prostu? What? A, się przyda ten stejcik zaraz, słuchajcie. Dziwne. Nie, co to jest? Dziwne. Oj, stanowa... Nie! No, don't be dunk. Ole, ładnie. Ole! Ich wszystkich pozamykałem, wziąłem. Nice. Dobra. Norfer 2. Oh, come on, are you fucking serious? Nie! Nie róbcie mi tego, proszę. O-o. No, sam sobie to zrobiłem w tym momencie. Chodź tu. Okej. Dobra. Żyję. Ale laguje, Boże Święty. O nie. Dobra, o tak. Dobra.
A, bo to jest ten, po prostu, powiedzmy, kopia lustrzana tego pokoju, co go zostawia... O nie! O, o! Okej, dobra, żyję! Misaile, wow! Wiele łódek. No, ja pewnie zastanowię się nad graniem kiedyś w dwójkę, bo jedynka przecież już jest grana. Ciekawe, ile mam misaili teraz. 75 miałem, to teraz mam co najmniej 95. Bo zebrałem po drodze 4 paczki misaili. Tutaj. Stonks jak nic. No dobra, fajnie, fajnie, ale... Okej. To coś jest... Nie. My wracamy tu z powrotem. Chociaż tu... O, chyba spartoliłem sprawę po całości, słuchajcie. Chociaż... Nie ma jeszcze... Tu chyba nie byłem, nie? Czy tu byłem? Ajajaj, problemy. A zaraz się okaże, czy to by... Łem? Nie byłem tutaj. Kolejne rakietki, Jezus Maria. Jak długi jest pierwszy Metroid? That's a good question. Ja ci na to pytanie nie odpowiem. Nie, no radzę sobie bez mapki. Mówię, to nie jest jakaś taka duża... Duża miejscowa, żeby się aż tak pogubić. Ty! Co się dzieje? Tu już nic nie ma. Dobra. Wyczerpały mi się opcje trochę. Następnym razem sobie pokminimy, gdzie i żeby dotrzeć do tego. Dotrzeć do Ridleya. Teraz już będę powoli kończył, myślę. O tak. Bo tutaj to... Ale tutaj to ja nie doskoczę w ogóle, to jest jedna rzecz. Dobra, nie ma co. Kończymy na dzisiaj. Fajnie się grało, bardzo fajnie się też gadało. Na tematy wszelakie. Widzimy się w sobotę na Battle Networku i później na maratonie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.